Siema, witam w pierwszej serii na tym kanale. Będziemy grali w State of Decay 2. Zobaczymy, co druga część tej gry nam będzie oferować. Więc jest to zombie survival horror. Jesteśmy oczywiście gdzieś w Ameryce. Ja ominąłem tutorial, żeby tym nie przynudzać. W skrócie, grupa dwóch kumpli, to nie jest on, ale ten jest zjarany Chińczyk. Jeden z nich. Uciekali przed bandą zombie do jakiegoś obozu dla uchodźców, co wyglądało jak przystanek Woodstock. I tam jeden został ugryziony. Siedzi gdzieś tam w bazie. I aktualnie musimy... Nie wiem, co ja muszę teraz zrobić. Chyba... medyczne zapasy muszę kupić. To jest raz. I dwa, jesteśmy tutaj czteroosobową grupą survivorów. Jest dziś w obozie. No i zobaczymy, jak to będzie na razie. Muszę dostać się do supplies'ów. Co tu się dzieje? O nie! O nie, zostawcie mnie w spokoju, ludzie! On nie może. Co jest z tą staminą? O. Włączam światło. Jest ten frajer. Okej. No dobra, udało nam się zrobić porządek i teraz musimy poszukać jakichś dobrych rzeczy. Ciekawe. Ciekawe, czy Undead Labs dało radę. No nie, czemu ja nie mam, że mam za dużo rzeczy. Jest to w ogóle cała zabawa tutaj. W ogóle zaczyna się od trybu kooperacyjnego. I chcę właśnie zobaczyć. Byśmy musieli przywołać sobie ludzi. I nie mam, w ogóle się chyba nie rozpakowałem. Where should I put this? Check it with Parley. Musimy pogadać z tym. Blood plague? Yeah, lost some friends to that too. No dobra, trzeba wrócić do bazy. Gdzie jest baza? Mamy bazę tutaj. Ogólnie cała mechanika gry to jest podobna jak w starszej wersji. Na pewno grafika jest lepsza. Na pewno... Trochę poprawili sterowanie na 1000%. Czemu nasz kolega, o ja... We don't actually have a cure on hand just yet. We need to gather one more ingredient before we can craft it. Muszę jeszcze pogadać z nim? What do you need? Maybe I can help. This may sound crazy, but we need tissue samples from plague zombies. We have a few samples from this army lab back at the refugee camp, but the dog says we need more. No weź mu mów szybciej. No i że możemy... Zaraz to zrobimy. Możemy grać z innymi graczami. O ja. Ale chuligan ze mnie. A w ogóle wracając do tego, do tutoriala, do początku. Mieliśmy tam, spotkaliśmy żołnierza, o tego, Johnsona, jeszcze taką lekarkę, no i sobie uciekliśmy. Mieliśmy do wyboru trzy jakieś miejsca, no i ja wybrałem pierwsze wzgórza, a to jest druga baba, O'Connell. No dobra, nieważne, ej, warto byłoby, wiem co byśmy zrobili, jak to się robiło. Jak to się robiło, o, Call for Help. Ultimate Edition. Witcher Delivery. No i ogólnie gramy w wersję Ultimate. Są dołączone do tego dwie mapy. Jest dołączona do tego stara gra State of Decay. Co tam było? State of Decay Year One. I co tu? Okej. Okay. No, jak na razie w
Food stockpile low, med stockpile low. No i co ja mam niby zrobić? To z kimś pogadać? Czemu tą mapę tak dziwnie zrobili? Niby mam z kimś pogadać, tylko nie wiem, gdzie on jest. Może to ta baba? O. That's good. Now we just find these plague zombies and kill as many as we have to until we get a viable sample. No dobra, to warto. Pójdę do tego murzyna. Yamakashi. Chodź, bo widzę, że się nudzisz. Keep your wits about you. All right, my friend? No dobra, gdzie oni są tam? No dobra, idziemy na misję, jest ciemno. My idziemy pozabijać plagowe zombie. Taka właśnie nowość tej wersji gry. Macie jakby... Są wszystkie zombie jak poprzednich, czyli te zwykłe tak zwane Zedy. Te wybuchające z grubym brzuchem, to takie wielgachne, to trzeba chwilę je trochę pobić. I są te krzykacze bez rąk. Ale jest też nowy rodzaj zombie. Co mają plagę krwi, czy coś takiego, mają czerwone oczy i są trochę przykoksowane, ale czy ja wiem, czy tak bardzo. No i można się od nich zarazić jakąś plagą właśnie, co potem trzeba leczyć. Więc taka nowość, trzeba się z nim uporać. Aha. No dobra, gdzie są te zombie? O nie, zombie, o nie. Idź pan w diabły. A masz. No dobra, idziemy dalej. O, tutaj jest ktoś. O, to jest właśnie te zombie. Mają takie czerwone oczy. O nie! No chodź tu. A masz. A masz. A masz. A to... Jakieś takie próbki będziemy potrzebowali do uleczenia właśnie tej całej plagi zombie. O, tu sobie ktoś leży. O ja, gruby leży! Dobra, zabiliśmy go. I sobie wracamy do bazy. O nie! O! Popsułem się trochę. Yeah, that's not gonna work. Ciemno w tą noc. Dzień dobry. Czemu nie ma tej kobiety? Gdzie ona jest? No to jest jakiś żart? Czemu nie mogli dawać znaczników w tej grze, gdzie dokładnie jest, żeby widać było normalnie? Co za żart? No nie postarali się. Aha, trzeba się zdepozytować. Aha, okej. Okay. We now have enough plague samples to make cure for my buddy. We should get on that as soon as possible. Tak, musimy zrobić teraz trochę dla naszego ziomeczka. Leży. I gotta find some cure or I am later. No jak się w to wchodzi? O. Craft. I robimy butelkę z czymś. I have the cure in hand. We'll have you feeling better in no time, my friend. No i dajemy mu dawkę narkotyków w szyję pewnie. No, wiedziałem. Might as well give it a shot. A to był właśnie ten ziomeczek z tutoriala, z którym zaczęliśmy grę. Jest uleczony, ale super. Hey, neighbor. I saw you killing plague zombies out there.
I came over to talk to you about getting rid of him for good. Parley. Enlist follower. Hey, you wanna lend me a hand? Chodź, idziemy. Jest z nami? Jest. Parley? I've been collecting some items for just this occasion. Feel free to take some. Yo, I'm down. Trade with Parley. Killing the plague heart instantly wipes out all the infected zombie. Like a fucking light switch going off. Tylko jak chcę teraz tego żołnierza, bo nasz jest trochę zmęczony, musi pójść spać sobie. Damn, I miss those guys. Your plans to make a real difference. Dlaczego w tej grze nic nie widzę na mapie? Would have been our legacy. But things didn't work out so well. Now I'm the only one left. I'm sorry to hear that. O, jest. Piję wodę. I think you better handle things for a bit. Okay. Dobra, co ten kolega nasz ma? A kowara, no dobra, idziemy na misję. That was noisy. Otwieramy z buta. O nie, zombie. A masz. No dobra, gdzie my musimy pójść? Ło, matko boska, tak daleko. No dobra, idziemy na misję. A, właśnie miałem wezwać ludzi. I need help. Uj, poszło do góry. Dobra, teraz jesteśmy Johnsonem. Idziemy zabić serce tej, jak plagi zombie czerwone. A masz. Co to było? Ja. Nie przewracaj. No dobra, idziemy dalej. Wieście metrów do celu, Johnson się zmęczył. We don't know what's out here. We got a muerto here. We don't know what's out here. Coś tam Paris, bro, czy coś tam. Wow. On był kiedyś żołnierzem. Co on ma z tą staminą? Są gały. We're getting close. Can tell by the red haze. And the co, nikt nie chce ze mną grać? Szkoda. Careful. Folks who died here probably stumbling around. No to musimy zniszczyć to legowisko czegoś. Wow. This place is just awful. Utterly delicious. Jest tu coś słodkiego? Coś smacznego? Ale to jest brzydko. A masz. O nie, uderzyło mnie. O Jezus, Panie Jezu. Pomagajcie mi, NPC-ty. No weź, co tu się dzieje? Nie ginie, atakujcie to, ludzie. I was nice work.
Unfortunately, where there's one, there's always more. This town's a long way from safe. I better stay clear of the plague there for a while. Więcej prochu, wiping the plague. Nothing useful here. No dobra, przeszukamy sobie to. Hooray. Szukamy automat na picie. Nice. Just tell them where you are. Energy drinki. O nie. Nie, zombiaki przyszły. Gdzieś poszedł? O nie, tu jest. Sorry. Panie, nie gryź mnie. We can breathe. No more zeds in sight. I czemu tu nic nie ma więcej? Jakoś za ciemno w tej grze. Time to move on. Jeden kontej, o tutaj jest. Oj, mamy jedzenie. No to idziemy. Yo, here's a piece of friendly advice. Be careful what you tell about that cure you have. Some people out here might try to take it from you. Mamy worek z pizzą. Pewnie jak wszystkie worki mają takie same oznaczenia, czyli w tej grze ludzie jedzą tylko pizzę, żeby przeżyć ten apokalipsa. Nie! Się zaciął. Zostawcie ich. Dobra, ciemno w diabły. Trzeba iść do domu teraz jakoś. Powinno być znacznie. Czemu tu nie ma żadnych znaczników? Może sobie sam napisać to? Serio. We appreciate what you're doing out there. Snajpa. Snajpa Elite. Hey, be careful, okay? You don't want to get the plague. Zabijcie go i chodźcie, nie ma czasu. No dobra, jak tu ten? View Witcher Abelates. O, no tak robi, spoko. You won't regret taking me in, Ashe. Let's do this. The rules are simple. Take a bullet, leave a bullet. Speak with Parley. Zrekrutujemy cię. With the right leadership, this group could be something special. Oh, one more thing. My last community had these special radios that could also send text messages. Na niewidzialne drzwi, spoko. Somebody came through a while back, passing them out. Fajne studio. It's what my friends wanted. I znając życie, będą takie podstawowe błędy w tej grze. No dobra. Promote community member for a leader. 'Się da tak zrobić? A, musi być bardziej wykoksowany. No dobra. Dobra, nic się nie da zrobić, bla bla bla. O, to by się przydało uprzątnąć. Tu na razie nie wszyscy są zdrowi.
Łóżka przydałoby się zrobić. O, jest. O. No dobra. Ale powiedział Chińczyk. No dobra. To musimy teraz... Clear debris from home. Co to znaczy? I just need a second to catch my breath. No dobra, to pójdziemy po więcej jedzenia. Nie w tą stronę. Właśnie rozciągnąłem z jego rzeczy, ale nic nie. Param pam pam. This place would be perfect for an outpost. No dobra. Tutaj jest pan niedźwiedź. Sometimes hope can pay off. Okradać. Wow, więcej niedźwiedzi. Yeah. Galeria. What do you want? Nie chcę z tobą rozmawiać. No idź stąd. No more room. No co za gra? O. Mamy boomboxa. Oj, mamy lepszy ten spokój. We could really use a score here. A tak poniekąd to w ogóle ogrywamy tą grę na Xbox One. Ale chyba zauważyliście po interakcjach, które się pojawiają. W sumie nie wiem, jak wersja PC-towa wygląda. I can't carry that. This load is quite heavy. Signal antenna. Okay. To może wrócić, bo antenna może się przydać. I got a rest. Zabij go. Nic ciekawego. No weź ich pobij, no nie mamy czasu. O nie. No dobra, możemy tutaj ten. Outpost prep is finished and we're ready to rumble. Food collection. To chyba o to chodzi. No dobra. Jak to się robiło? O, tu jest flaga. Claim outpost. Oto claim. No i chyba będziemy mieli zapasy jedzenia. Dostawać raz na jakiś czas. Use some fuel, amigos. No dobra, Murzyn się zmęczył. Dostarczyliśmy jedzenie. Zobaczymy, co będzie z tego dalej. Może uda mi się zaprosić na kooperację kogoś. Zobaczymy. Co potrzebujemy paliwa? Nie teraz, nie ma czasu. No dobra, to widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.